Kosów, Zbawienny ruch i Głodówka. To już szósta i zarazem ostatnia prezentacja z cyklu Pozdrowie na Kresy. Przez ostatnie tygodnie zabieraliśmy Państwa w różne zakątki ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, do miejsc, gdzie kurowali się i leczyli nasi przodkowie. Byliśmy w Lubieniu, najstarszym uzdrowisku na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Byliśmy w Szkle, gdzie kurowali się nasi władcy z Władysławem IV, Janem III Sobieskim. Gościliśmy nad Niemnem w Druskiennikach, w których w latach 20. wielokrotnie pojawiał się Józef Piłsudski. Zabierałem Państwa do kameralnego niewielkiego Niemirowa, położonego na północ od Jaworowa, i wreszcie na daleki Wołyń do Sławuty, gdzie liczyliśmy się kumysem w zakładzie przyrodoleczniczym u książąt Sanguszków. Tymczasem zapraszamy Państwa do domu spotkań z historią, gdzie we wrześniu, październiku i listopadzie znajdą Państwo bogatą ofertę naszych rozmaitych propozycji programowych. Znajdą Państwo interesujące wystawy i jak zawsze dobrze zaopatrzoną księgarnię. A jeśli będą chcieli Państwo sięgnąć do tych 5 wcześniej nagranych odcinków, zapraszamy na strony Domu Spotkań z Historią w Facebooku, zapraszamy do kanału YouTube, gdzie w playliście Świat Kresów znajdą Państwo wszystkie zgromadzone razem odcinki. O tym, co robimy w sprawach kresowych, tradycyjnie przypominamy w naszych profilach facebookowych i w profilu Świat Kresów. Pewnie już nie zdążą Państwo, chyba że dosłownie na ostatnie dni, by odwiedzić w Przemyślu czynną do końca sierpnia wystawę Łyk Naftuści, na której dzięki pracownikom Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej mogłem pokazać kilkaset obiektów przypominających 5 wybranych uzdrowisk ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a z Truskawcem, Morszynem, Niemirowem, Lubieniem i Szkłem. Ale na koniec tych wędrówek pokresowych uzdrowiskach zaglądamy nie tyle do uzdrowiska, co do miejsca szczególnego, by spotkać także szczególną osobę. Zaglądamy do Kosowa na Huculszczyźnie. Proszę pozwolić, że wyjątkowo zacznę od bardzo osobistej refleksji dotyczącej moich spotkań, w cudzysłowie oczywiście, z doktorem Apolinarym Tarnawskim. Pierwsze spotkanie było zaskakujące. Jego postać wychynęła, można powiedzieć, z szuflady mojej ciotki, profesor botaniki w Krakowie, którą penetrowałem w poszukiwaniu rodzinnych fotografii. I wśród nich pojawiła się ta piękna fotografia doktora Apolinarego Tarnawskiego. Miałem wówczas lat niespełna 20 i nie miałem bladego pojęcia, kto to taki doktor Apolinary Tarnawski. Dopiero wiele, wiele lat później mogłem się zorientować, z kim miałem okazję spotkać się oko w oko. Potem były kolejne odsłony tych spotkań. Jednym z ważniejszych była lektura wydanej na emigracji w Londynie, więc prawie w ogóle w Polsce nieznanej i nieczytanej, pięknej książki wspomnieniowej syna doktora Apolinarego Tarnawskiego, Wita Tarnawskiego, lekarza, ale też znakomitego pisarza, krytyka literackiego, znawcę twórczości Szekspira, który ojcu poświęcił bardzo piękny szkic wspomnieniowy.
To wszystko spowodowało, że kiedy w Domu Spotkań z Historią wiele lat temu rozpoczynałem cykl opowieści z kresów, jeden z pierwszych odcinków w roku 2008 poświęciłem właśnie na Kossów i na opowieść o doktorze Apolinarym Tarnawskim, chociaż nie tylko, bo prezentacja nosiła nieco skomplikowany tytuł Kosowska kuchnia jarska, czyli wśród Jaroszy, Golasów, Elsów, Hasydów i Hucułów. Było bowiem w tym kociołku wszystko, z czego Kossów był słynny. Potem jeszcze miałem okazję tą prezentację pokazywać parokrotnie w innych miejscach, ale zarzuciłem ostatecznie ten wątek, chociaż chodziło mi po głowie, by napisać o tym Kossowie książkę. Powstały nawet pierwsze dwa rozdziały. Jednak skacząc po kresach ruchem konika szachowego, po setkach niemal miejscowości, człowiek nie jest w stanie się skupić na jednej. I dobrze się stało, bo kto inny zajął się na poważnie Kossowem i doktorem Apolinarym Tarnawskim. Pojawiła się bowiem postać niesłychanie ważna dla postaci doktora Tarnawskiego, Natalia Tarkowska, absolwentka szkół krakowskich i doktorantka Ignatianum w Krakowie, kulturoznawca, która, można powiedzieć, poświęciła życie doktorowi Tarnawskiemu. To za jej sprawą w 2016 roku w Krakowie pokazała się ta licząca ponad 300 stron książka Lecznica Narodu, czyli kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarnego Tarnawskiego w Kossowie na Pokuciu, która jest pierwszą i jedyną pełną monografią osiągnięć doktora Tarnawskiego i dokonań założonego i prowadzonego przez niego zakładu. Książka ukazała się w niewielkim nakładzie. Mam nadzieję, że lada moment pojawi się jej drugie, poszerzone, urozmaicone wydanie, chociaż i to pierwsze dostarcza tylu fantastycznych informacji. Jest także tak fantastycznie ilustrowane, że nic mu nie brak. A pani Natalia Tarkowska ruszyła w Polskę i na Ukrainę, by z pasją upominać się o dorobek życia i pamięć doktora Apolinarego Tarnawskiego. To za jej sprawą dziesiątki spotkań, dziesiątki wydarzeń, konferencji, sympozjów poświęconych doktorowi Apolinaremu Tarnawskiemu mogły dojść do skutku. To w piśmie krakowskim, kresowym znajdą Państwo jej kolejny tekst dotyczący tego zakładu Gong Głodomora, czyli opowieść o niesłychanym humorystycznym wątku związanym z tą lecznicą i z działalnością doktora Tarnawskiego. Zainteresowanych odsyłam, będą Państwo kwiczeć ze śmiechu przy tej lekturze. To przecież także za sprawą Natalii Tarkowskiej w Stanisławowie, a potem gdzie indziej można było oglądać świetną, przygotowaną przez nią wystawę Do Kossowa tłusty bracie, opowiadającą o doktorze i jego lecznicy. To także Natalia Tarkowska jest autorką prowadzonego znakomicie w Facebooku profilu Apolinary Tarnawski, w którym upomina się o jak największą promocję dokonań tego znakomitego lekarza. A jest wyzwań z tym związanych mnóstwo, w tym to podstawowe, jakim jest uratowanie dla przyszłych pokoleń ostatnich
willi i obiektów mieszczących się w słynnym jego zakładzie w Kosowie. Niech mi zatem wybaczy pani Natalia Tarkowska, że ośmielam się w tym cyklu mówić o Kosowie i doktorze Apolinarem Tarnawskim, ale nie mogłem wyobrazić sobie tego cyklu bez tej postaci i bez jego zakładu. Ruszamy zatem do Kosowa w tej ostatniej prezentacji z cyklu Pozdrowie na Kresy. Do Kosowa, który był miasteczkiem powiatowym w dawnym województwie stanisławowskim, nieco na północ od Kut, od granicy z Rumunią. Widać to dobrze na tych mapach i na pokazujących położenie Kosowa względem największego okolicznego miasta, jakim była Kołomyja. Z Kołomyi najczęściej też podróżowało się do Kosowa. Leżący w pięknym miejscu, otoczony łagodnymi wzgórzami Kosów, miał też szczególne warunki. Dobrze widać to po tych mapach, gdzie brązowe poziomice otaczające miasteczko wskazują wyraźnie, że Kosów otoczony tymi lesistymi górami sięgającymi 800 metrów nad poziom morza, wolny był od wiatrów, a dzięki wspaniałemu nasłonecznieniu, łagodnemu klimatowi, średnioroczna ciepłota wynosiła tutaj 9 stopni Celsjusza i dzięki największej liczbie dni pogodnych w dawnej Galicji, a także mniejszemu stopniu zachmurzenia nieba, oferował wyjątkowe warunki do tego, by tu przyjeżdżać, tu wypoczywać i tu się leczyć. Nic dziwnego, że to właśnie w Kosowie powstał zakład doktora Tarnawskiego. Ale zanim powstał zakład, Kosów przyciągał już tutaj za sprawą zakładu solankowego i salin, bo przecież Kosów to fragment tego pasa, gdzie pod ziemią znajduje się sól i za pomocą salin jest eksploatowana, wydobywana w kolejnych stuleciach. To przecież fragment tego pasa, który się ciągnie na południowy wschód od Drohobycza w kierunku Kałusza, w kierunku Kosowa. W jednych miejscach wydobywa się sól potasową, w innych eksploatuje się saliny, bogactwo tamtych ziem. Jeszcze przed I wojną światową kosowska salina zatrudniała 90 pracowników i przynosiła znaczne dochody, bo zaopatrywała w sól nie tylko miejscowości w Galicji, ale także leżącą przecież w monarchii austriackiej sąsiednią Bukowinę. W dwudziestoleciu międzywojennym zatem w oparciu o solanki rozbudowano tutaj zakład solankowy, z którego mogli korzystać przybywający do Kosowa kuracjusze. Piękny, nowoczesny, modernistyczny zakład, kuszący swoimi urządzeniami, wspaniałym basenem i tym wszystkim, co potrzebne było kąpiącym się w Kosowie. Ale przecież nie o soli kosowskiej, ale o lecznicy doktora Tarnawskiego, która tak naprawdę była solą Kosowa, chciałbym Państwu przypomnieć. To tutaj za sprawą pewnego gestu, szczególnego gestu, jakim był zakup skromnego kawałka ziemi przez miejscowego duchownego,
ofiarowanego doktorowi Tarnawskiemu rozpoczęła się historia tego zakładu, trwająca od 1893 do 1939 roku. Mała drewniana plebania w Smodnej pod Kosowem. Taki był początek. Ale nie byłoby tej historii, gdyby nie twórca tego zakładu, gdyby nie doktor Apolinary Tarnawski, gdyby nie jego pasja i gdyby nie jego nieprawdopodobna postać. W przewodniku po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicji, do którego zaglądaliśmy już parokrotnie, bez trudu znaleźliby Państwo całostronicowe inseraty i ogłoszenia reklamujące lecznicę doktora Tarnawskiego w Kosowie. Zajrzyjmy do tej lecznicy, bo jest tego niewątpliwie warta. Oto charakterystyczna karta z początku XX wieku, na której możemy znaleźć ten tekst. Dobiłem się do Kosowa o 11 w nocy. Nocuję u Żydka, z doktorem Tarnawskim jeszcze się nie widziałem. Tu pogoda. Całuję ręce pani i mało czytelny podpis. Na innej kartce, którą mam w swoich zbiorach, zastępujący doktora Tarnawskiego lekarz zakładowy pisze: Wielmożny panie, leczenie tu korzyść przynieść może. Przyjmiemy do lecznicy. Prosimy podać termin z poważaniem. Lekarz zakładowy. Władaj sobą. To hasło lecznicy i doktora Tarnawskiego witało nas już od bramy. Przekraczamy zatem bramę zakładu drewnianą, której oba boczne skrzydła i furta miały kształt stylizowanej siatki pajęczej. Pod zakopiańskim daszkiem charakterystyczny napis witający gości: lecznica doktora Tarnawskiego. Ale ważne hasło znajduje się od strony zakładu. Władaj sobą. Dewiza zakładu. Projektantem tej bramy był znany galicyjski architekt, urodzony zresztą w Kosowie, Kazimierz Mokłowski. Tuż obok willa Biała, która pełniła rolę biura przyjęć, a zaraz obok jadalnia, gdzie stołowali się kuracjusze. Dla nas jednak najważniejszym obiektem jest ten skromny budyneczek. Willa główna. Tu bowiem ordynował właściciel, twórca zakładu, doktor Apolinary Tarnawski. I to dobra chwila, by parę słów o nim powiedzieć. Na spotkanie z doktorem Tarnawskim zabieram Państwa za sprawą wspomnianej już książki jego syna Wita Tarnawskiego, który tak pisał. Jest świetna fotografia ojca, do półpiersi zrobiona przez kosowskiego fotografa Sańkowskiego, która najlepiej potrafi uprzytomnić, co w nim uderzało ludzi. Owinięty w swój ulubiony brązowy szlafrok patrzy z fotografii surowymi, wiedzącymi oczyma. Jest to twarz myśliciela, zadumanego nad życiem sędziego, znającego prawdę, kierownika odpowiedzialnego za ludzi. Nie jest to twarz szczęśliwa. Mnie przypominała zawsze późne fotografie Konrada. Takim widział go ogół pacjentów, patriarchalnym, surowym, budzącym odruchowy posłuch. Pierwsza rozmowa z nim w tej willi, którą mamy właśnie na ekranie,
którą po przybyciu musiał przejść każdy pacjent, budziła u wielu lęk, niby jakiś sąd ostateczny. Ojciec badał pacjenta, spowiadał z higienicznych błędów, które stały się przyczyną jego choroby, a potem przedstawiał mu krótko zasady, wedle których powinien żyć, aby utrzymać zdrowie na przyszłość. Jeśli pacjent był podatnym słuchaczem, ordynacja przebiegała pogodnie, a lęk ustępował zupełnemu zaufaniu. Tych jednak, którzy oponowali lub usiłowali zataić błędy życia, ojciec uginał surowością, a czasem gniewem, bo napotkawszy opór, wybuchał łatwo. Czasem opornych nie przyjmował na leczenie w ogóle. Pamiętam znanego chirurga krakowskiego, któremu w czasie takiej pierwszej ordynacji z miejsca doradził wyjazd tylko dlatego, że tamten próbował dyskutować co do słuszności zaleconych mu sposobów leczenia. Szczególnie kobiety, którym ojciec kazał na czas pobytu w zakładzie pochować pomadki do ust, pantofle na wysokich obcasach i ozdobne suknie, często opuszczały pokój ordynacyjny z płaczem. O napoły szacunku, napoły lęku, jaki wzbudzał, rosły legendy. Faktem jest, że dostojnicy państwa, profesorowie uniwersytetu, rodowi arystokraci, spotkani przez ojca z papierosem w ręku, bo palenie papierosów w zakładzie było surowo zabronione, oparzali dłonie lub przepalali kieszenie, kryjąc tlącego się papierosa jak uczniacy w szkole. Proszę państwa, ta krótka charakterystyka, nie jedyna przecież, sporządzona przez syna Wita Tarnawskiego, doskonale oddaje nam to, kim był Apolinary Tarnawski. Wizjonerem, fantastycznym lekarzem, człowiekiem niezłomnych zasad, który, można powiedzieć, wyprzedził epokę, lecząc choroby cywilizacyjne na przełomie XIX i XX wieku, a przecież przydałby nam się w wieku XXI. Ba, przydałaby nam się cała armia takich do lekarzy jak dr Apolinary Tarnawski. Sam program zakładu doktora Apolinarego Tarnawskiego mógł się wydawać stosunkowo prosty i nieskomplikowany. Ale my rzućmy jeszcze okiem na urządzenia zakładowe, na piękną willę Łazienek. To tutaj, w tym murowanym pawilonie ze szklanym dachem, szklane dachy to zresztą była idea fix doktora Tarnawskiego, bo jak mawiał, wszędzie powinno dojść słońce, charakteryzowała wysoka wieża wodna umieszczona w środku i łaźnia słoneczna zbudowana według projektu doktora Tarnawskiego na górnym tarasie. To o niej pisano: zakład ma łazienkę z dachem szklanym z łaźnią słoneczną. Była też i hala gimnastyczna, gdzie odbywały się ćwiczenia, tańce, koncerty i pogadanki. Ale nie było wielkiej sali zebrań, bo jak pisano w broszurkach zakładowych, nasz salon jest pod stropem niebieskim. Korzystać miało się nie z pomieszczeń, a z darów powietrza, z darów słońca. Nie będę państwu pokazywać wszystkich willi, które mieściły się w zakładzie doktora Tarnawskiego, te znakomicie opisała w swojej pracy Natalia Tarkowska. Ale parę słów trzeba powiedzieć o programie. Program lecznicy na pierwszy rzut oka wydawał się prosty i nieskomplikowany. Oto prospekt lecznicy fizykalno-dietetycznej, wydany jeszcze przed I wojną światową za cesarsko-królewskich galicyjskich czasów,
informujący, że środkami leczniczymi stosowanymi w zakładzie są dieta, zabiegi wodolecznicze, gimnastyka lecznicza, masowanie, kąpiele powietrzne i słoneczne. W podobnym duchu komunikowały program zakładu kolejne broszurki. Objaśnienie sposobu leczenia w lecznicy doktora Tarnawskiego w Kosowie w Galicji, czy wydawane już w latach 20. i 30. programy zakładu przyrodoleczniczego doktora Tarnawskiego w Kosowie. Ale przyjrzyjmy się bliżej tym kilku prostym, wydawałoby się, elementom programu. Pierwszy, podstawowy, świeże powietrze, jak pisał dr Tarnawski, jest najważniejszym środkiem przyrodoleczniczym. Bez powietrza człowiek się dusi i nie przeżyje chwili. Czy zatem mogą być zdrowymi tacy ludzie, którzy przez całe życie doznają braku powietrza? Cierpią oni stale na złą przemianę materii, na brak tlenu, na spalenie i przeróbkę środków odżywczych. W takich to warunkach żyje nasza inteligencja i pracownicy umysłowi. Zaleceniem było zatem przebywanie jak najwięcej na dworze. Przechadzki, gry, gimnastyki na świeżym powietrzu, zwłaszcza rano, kiedy powietrze jest bogate w ozon, i spanie przy otwartych oknach. Dlatego też w zakładzie wszystkie wille miały wielkie, wspaniałe okna, otwierane na oścież nie tylko w ciągu dnia, ale także w ciągu nocy. Balkony i tarasy, by można było z powietrza w zakładzie korzystać. O fascynacji doktora powietrzem krążyły legendy. Córka doktora, Celina Tarnawska-Busza, wspominała, że kiedyś w czasie pobytu Tarnawskiego w Warszawie w gmachu Sejmu narzekano na przeciąg w kuluarach. Nic dziwnego, powiedział ktoś, na górze grasuje i otwiera okna doktor Tarnawski z Kosowa. A była to aluzja do jednej z metod leczenia, którą propagował: spanie przy otwartych oknach, częste wietrzenie pomieszczeń i ubieranie się w przewiewne tkaniny. Wśród dziesiątków anegdot zanotowanych przez świadków były i te, które opowiadały, że kiedy jako lekarz powiatowy odwiedzał chłopskie chaty, potrafił wybijać okna w szybach, w domach, w chatach, których nigdy nie były otwierane, by uświadomić mieszkańcom, że świeże powietrze to zdrowie. Rzecz jasna, po wybiciu tych szyb za wstawienie nowych płacił. Po drugie, pokarm. To sprawa, do której ogromną wagę przywiązywał dr Apolinary Tarnawski. Do diety, do tego, co jemy i jak jemy. Zatem ogromnie wiele w jego pismach i działalności poświęcał miejsca i czas uświadomieniu, że trzeba być powściągliwym, nie obżerać się, nie objadać się, jeść zdrowo, i tłumaczył wszystkim profanom, co znaczy sensowne jedzenie. Jak pisał, dieta dobra ma wielkie znaczenie dla zdrowia. Według przyrodolecznictwa pożywienie nasze powinno zabierać przynajmniej 3 razy tyle jarzyn, owoców, kartofli, aniżeli pokarmów białkowych, zbożowych i tłuszczów razem, albowiem od tego zawisła czystość krwi i dobra przemiana materii. Wobec tego jego publikacje, jego książki i obowiązujące w lecznicy zasady. 3 posiłki dziennie, żadnego podjadania po drodze. Doktor na tle diety był zresztą szczególnie wyczulony.
i nie miało znaczenia, z kim na ten temat prowadził dyskurs, z kim na ten temat rozmawiał. Jedna z barwniejszych anegdot zapisana na ten temat dotyczy niepohamowania w jedzeniu. Doświadczył tego słynny pisarz Melchior Wańkowicz, który upominał się o piwo do kolacji u doktora Tarnawskiego. Ale także i inni. Oto bowiem jeden z niepośrednich gości zakładu w randze arcybiskupa miał usłyszeć od doktora: hamuj się, ekscelencjo. Nieumiarkowany apetyt bowiem doktor nazywał pogardliwie obżarstwem. Żadna godność nie mogła uchronić winnych tej słabości. I to właśnie jednemu z lwowskich arcybiskupów, który dobierał jakiejś smacznej potrawy, doktor usunął pełny talerz, który ten postawił sobie przed nosem ze słowami: hamuj się, ekscelencjo. Jedną z piękniejszych zapisanych przez Wita Tarnawskiego anegdot opowiadała mu siostra. Jechała wraz z ojcem w przedziale pociągu, gdzie jakaś matka ładowała w opasłego dzieciaka bułki z szynką jedna po drugiej. Ojciec przez jakiś czas zżymał się po cichu, kręcił się na swoim siedzeniu, odwracał głowę, lecz w końcu nie wytrzymał, wyrwał matce bułkę z ręki i zawołał: zabija pani własne dziecko! Potem zaczął wykład o szkodliwości przekarmiania dzieci, a w rezultacie oburzona pani przyjechała na leczenie do jego zakładu. Proszę państwa, jeden z lekarzy, który chciał doktorowi robić konkurencję i przyjechał aż z Wiednia do Kosowa, wyszedł dosyć zdziwiony. On, który wychodził do pacjentów z sercem, wysyłał informacje i był grzeczny, mówił: jak to jest możliwe? Pan na nich krzyczy? Pan ich strofuje? Pan ich wobec nich jest szorstki, brutalny? A oni do pana chcą przyjeżdżać. U pana się chcą leczyć, a nie u mnie. Proszę państwa, jedną z ważnych metod leczenia w lecznicy doktora Tarnawskiego były słynne głodówki, półgłodówki. Dla tych, którzy głodówek nie byli w stanie przeprowadzić, stąd na korespondencji wysyłanej z Kosowa można było znaleźć taką informację: proszę ojczulkowi powiedzieć, że wytrwałam w czterodniowej głodówce i dziś na życzenie doktora Wita, syna doktora Tarnawskiego, lekarza zakładowego także, zakończę ją zupełnie, przechodząc na surówkę. Uzupełnieniem tego była serwowana w zakładzie i proponowana i propagowana przez doktora Tarnawskiego, a zwłaszcza przez jego małżonkę, kosowska kuchnia jarska. To właśnie żona doktora Tarnawskiego, Romualda Tarnawska, była autorką wydanej jeszcze na początku XX wieku kuchni jarskiej, w której mogli państwo znaleźć przepisy na dziesiątki zup, budeniów podawanych zamiast zup, sosów, jarzyn, przystawek do jarzyn, kompotów, legumin. Jako namiętnemu łasuchowi zwłaszcza rozdział leguminy podoba mi się najbardziej. Ale także w tej książeczce znaleźli państwo przepisy dla gospodyń. Ta skromna, prosta książeczka miała spore powodzenie, które zresztą pchnęło do nieładnej postawy i czynu jednego z lekarzy zakładowych,
który dokonał czegoś, czego doktor potem mu przez lata wybaczyć nie mógł. Oto bowiem w pewnym momencie na rynku księgarskim pojawiła się książeczka doktora Czarnoty pod tytułem Kuchnia Jarska, wydana we Lwowie. Cieszyła się wielkim wzięciem. Egzemplarz, który mam, to jest, proszę państwa, nakład czwarty niezmieniony, 9 i 10 tysiąc. A Jan Kazimierz Czarnota był lekarzem u doktora Tarnawskiego w Kosowie. Oczywiście doskonale znał kuchnię jarską tam propagowaną, ale wydał ją pod swoim nazwiskiem i doktor tego mu zapomnieć absolutnie nie mógł. Jednak w dużej mierze to właśnie te wydania na początku lat 30. rozsławiały kuchnię jarską. Ale pojawiła się także i Biblia, Biblia wszystkich jaroszy. Oto bowiem trzymam w ręku opasły tom, wydany jakżeby inaczej, jak nie przez doktora Tarnawskiego i jego małżonkę w roku 1929. Kosowska kuchnia jarska, przepisy napisała żona doktora, Romualda Tarnawska, a 150-stronicowy tekst poświęcony żywieniu, zdrowemu żywieniu, dzisiaj powinien być publikowany wszędzie, bo nic nie stracił na swojej aktualności, napisał oczywiście sam doktor Tarnawski. Te objaśnienia higieniczne mają kapitalne znaczenie. Przed II wojną światową miało się ukazać drugie poprawione, zmienione wydanie kuchni jarskiej, ale wybuch wojny to uniemożliwił. Jeszcze wracała do tej tematyki córka doktora Celina Tarnawska-Busza, która po II wojnie światowej znajdowała się poza krajem, ale to właśnie w kraju. Wyszła cienka książeczka Kosowska kuchnia jarska. Do dzisiaj jeden z ważniejszych elementów dziedzictwa kulinarnego Rzeczypospolitej. Kosowska kuchnia jarska. O jedzeniu tyle. Można by mówić dużo, dużo więcej. Ale przecież mamy i inne elementy programu. Ruch. Życie to ruch, pisał pan doktor, więc podupada na zdrowiu, kto go zaniedbuje. W zakładzie obowiązuje każdego ranna gimnastyka, a nigdy nie jest na nią za późno, póki jeszcze starczy sił. Ćwiczenia są tak w dodatku obmyślane, aby były odpowiednio zarówno dla początkujących i słabych, jako też silniejszych i z gimnastyką już obeznanych. Nasza gimnastyka powstawała powoli na podstawie naturalnych ruchów człowieka i odziedziczonych instynktów, a rytm jej przystosowuje się do ruchów serca i wahadła nóg. I tak, proszę państwa, na ekranie widać ćwiczących w Kosowie kuracjuszy. Przed halą gimnastyczną, oczywiście na świeżym powietrzu, tuziny mniej lub bardziej otyłych kuracjuszy próbuje zmierzyć się z chorobą cywilizacyjną i tamtej epoki, i epoki współczesnej, z nadwagą. Gimnastyka uprzykrzona przez kuracjuszy zaczynała się, proszę państwa, o godzinie 6 rano. Od pobudki ogłaszanej gongiem, dźwiękiem tamtamu. To cała historia, która obrosła i legendą, i utworami literackimi. Ale tak właśnie ćwiczono w Kosowie. O 5:30 rano wstaje się, do czego wzywa tamtam japoński. Przed godziną 6 rano zaczyna się od chodzenia boso po rosie,
Od 6 do 7 osobno dla panów i pań gimnastyka 2-3 razy w tygodniu przy muzyce. Doktor odkrył bowiem, że kuracjusze lepiej ćwiczą, jeśli od czasu do czasu pod tą gimnastykę podkłada się dźwięki. Można powiedzieć, jak zresztą pisze o tym Natalia Tarkowska, że to doktor Tarnawski był wynalazcą czegoś, co my znamy dzisiaj w postaci aerobiku. Dodajmy, że gimnastykę na tych zdjęciach, jak widać, w przewiewnych, charakterystycznych kosowskich strojach, o których jeszcze dwa słowa za chwilę, uprawiało się nie tylko w takiej formule, bo gimnastykowało się także nago, zwłaszcza doktor bardzo często gimnastykował się całkowicie nago. W Kosowie gimnastykowały się także i dzieci kuracjuszy, które pozują nam na tym zdjęciu. Proszę Państwa, gimnastyka, jeszcze raz gimnastyka, to jeden z najważniejszych elementów programu doktora Apolinarego Tarnawskiego. Rzecz jasna do tego wszelkiego typu zajęcia ruchowe, od sportów na kortach w Kosowie, po pracę w ogrodzie, bo jak słusznie zauważał dr Apolinar Tarnawski, inteligencja prowadząca siedzący tryb życia wbrew naturze musi się zmusić do tego, by na świeżym powietrzu po prostu pracować. Pracowano zatem w ogrodach, w sadach zwłaszcza, bo zakład otaczały sady. Z tych sadów pochodziły warzywa i owoce serwowane kuracjuszom po to, by były uprawiane w taki sposób, by były oczywiście najlepsze i najzdrowsze. Do tego wszystkiego słynne kąpiele powietrzne i słoneczne. Skóra to największy narząd obejmujący ciało. Posiada ona rozmaite gruczoły wydzielnicze. Na rolę i znaczenie skóry zwracał zatem dr Tarnawski, zalecając kąpiele powietrzne. Drugą fotografią, którą wydobyłem z owej przepastnej szuflady mojej ciotki, profesor botaniki, była ta fotografia. Widzą na niej Państwo ni mniej, ni więcej tylko nagich mężczyzn, którzy korzystają z kąpieli słonecznych w zakładzie doktora Tarnawskiego. Pomijam już kwestię proweniencji, ale tak właśnie słońcowano i plażowano, prowadząc przy tym bardzo często naukowe lub filozoficzne dysputy, a więc kąpiele słoneczne. I te na boiskach słonecznych do tego przeznaczonych, osobno męskich, osobno żeńskich, i te w najbardziej niezwykłym i oryginalnym wynalazku doktora Tarnawskiego, który mieścił się w murowanym budynku łazienek na dachu, a który składał się z niezwykle skomplikowanego systemu luster, które tworzyły łaźnię słoneczną, gdzie promienie słoneczne odpowiednio skupione pozwalały opalać się za pomocą słońca w najmroźniejsze dni zimowe. Do tej łaźni słonecznej wchodziło się oczywiście nago. Na tym zdjęciu pozuje nam zresztą sam doktor Apolinary Tarnawski. Proszę Państwa, do tego trzeba byłoby dodać jeszcze typowe leczenie wodą, a więc zabiegi związane z przyrodolecznictwem. W naszej lecznicy, jak pisano, ograniczone do najprostszych zabiegów, do kąpieli rzecznych, do rzeczy bardzo prostych. Nie stosowano w zakładzie doktora Tarnawskiego wód mineralnych. Były to po prostu kąpiele na całe ciało, ciepłą i zimną wodą za pomocą pary, zawijań. Bardzo zalecane chodzenie boso po rosie,
miłe i hartujące, a także wspólne bose wycieczki po deszczu, które stały się zwyczajem w lecznicy. Nic dziwnego, że ten wydawałoby się bardzo prosty, ale równocześnie bardzo surowy, bardzo ściśle określony program spowodował, że nie bez powodu nazwano z czasem lecznicę doktora Tarnawskiego lecznicą narodu. We wspomnieniach Ignacego Wieniewskiego wydanych w Londynie znalazł się nie przypadkiem taki passus. Nie wiem, czy znalazłby się na świecie poza Polską kraj, w którym by pewne miejscowości letniskowe czy uzdrowiskowe odegrały w jego kulturze poważniejszą rolę. W Polsce zaś były miejscowości, które nasyceniem swej atmosfery duchowej, nurtem ideowym, wkładem umysłowym i artystycznym oraz samym stylem życia przedstawiały ważną pozycję w dorobku kulturalnym narodu. Jak w Zakopanem, tak i w Kosowie. Spotykało się wielu wybitnych Polaków z trzech dzielnic, zarówno przed pierwszą, jak wojną światową, jak i po niej. Niejedna zrodziła się tam koncepcja polityki polskiej w czasach, które poprzedziły niepodległość. Kosów był cegiełką w gmachu kultury narodowej, piękną, wartościową, oryginalną i bardzo polską. Bo, proszę Państwa, Kosów to nie tylko lecznica, to także miejsce spotkań elit. Elit dawnej Rzeczypospolitej. Aż trudno sobie wyobrazić, kto w Kosowie nie bywał. Patrząc na te archiwalne zdjęcia, na których fotografowali się wraz z doktorem kuracjusze, wymieńmy profesorów uniwersytetów Wincentego Lutosławskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Jana Baudouin de Courtenay, Wacława Sobieskiego, Władysława Konopczyńskiego, Aszkenazego. Tu bywali politycy i to, można powiedzieć, pierwszoligowi. Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Zygmunt Wasilewski, Grabski, Bielecki, zwłaszcza związani z narodową demokracją, bo Kosów to, można powiedzieć, kuźnia do narodowej demokracji. Bywali wybitni działacze społeczni i gospodarczy Stanisław Szczepanowski, Edward Abramowski, cała trójka arcybiskupów lwowskich, Józef Bilczewski, Józef Teodorowicz, świetny ksiądz Kazimierz Lutosławski, poseł na Sejm. Bywali pisarze Rydel, Zapolska, Osendowski, Nowakowski, Wańkowicz, Dąbrowska, Miłaszewski. Jeden z nich, Wacław Filochowski, był autorem zgrabnego bon motu na temat doktora. Otóż mówił, że starego doktora trzeba będzie chyba rozstrzelać na sądzie ostatecznym, bo inaczej ze swoją nieskazitelną higieną gotów żyć wiecznie. Dodajmy do tego jeszcze całą paletę malarzy i rzeźbiarzy z Aksentowiczem, Dębickim, Sichulskim, Pałczem, Jarockim, Wyczółkowskim, Pankiewiczem, Obstem, Norblinem czy Dunikowskim. Dodajmy do tego śpiewaków operowych, aktorów teatralnych. Kogóż nie spotkaliby Państwo właśnie w Kosowie? Na zdjęciu publikowanym w książce Natalii Tarkowskiej fotografia Lucjana Rydla ze zbiorów Muzeum im. Malczewskiego w Radomiu. Oczywiście w stroju, jakim obowiązywał w Kosowie. To o tym miejscu Melchior Wańkowicz pisał w artykule W krainie głodomorów. Stary doktor wygłasza pogadanki, uczy jak żyć przez okrągły rok. To nie sanatorium, które za pieniądze pacjenta odbębnia kurację. To szkoła życia. Kuracja kosowska sprawia, że ludzie przeobrażają się fizycznie, a co za tym idzie, przeobrażają się psychicznie. To też zwykle wracają do Kosowa.
Kosów to niby wielka rodzina. Chorzy to elita intelektualna Polski. Nastrój to skupione oczyszczenie organizmu, magazynowanie sił dla nowego roku zmagań i pracy. Bardzo wiele fantastycznych cytatów, fragmentów, wspomnień znajdą Państwo na kartach reklamowanej i wspominanej przeze mnie już książki Natalii Tarkowskiej Lecznica Narodu. I także to zdjęcie szczęśliwej kuracjuszki opuszczającej zakład. Bo, jak słusznie zwracał uwagę na to jego twórca, za zdrowiem fizycznym idzie także zdrowie psychiczne. Idzie władanie organizmem, nie poddawanie się nałogom. Ale rzecz jasna, te ortodoksyjne, twarde wymagania nie wszystkim odpowiadały. Byli i tacy, którzy kpili i żartowali z doktora na potęgę. To we Lwowie przed I wojną światową pojawił się utwór Wacława Wolskiego W czasy kosowskie. Znajdą go Państwo w internecie w postaci rękopisu, ale jeśli przebrną Państwo przez ten rękopis, znajdą Państwo najbardziej zjadliwy, najbardziej złośliwy, najbardziej krytyczny opis poczynań doktora zapisany przez pisarza Wacława Wolskiego. Trzeba też powiedzieć, że wprawdzie bez intencji dokuczenia doktorowi, ale jednak z swadą, polotem i wielkim talentem opisała przywary rodaków właśnie tu, w zakładzie doktora Tarnawskiego pod Patrzone, słynna Gabriela Zapolska, która przebywała tutaj oczywiście na leczeniu. Gdyby sięgnąć do jej korespondencji, znaleźlibyśmy takie fragmenty. Tu trzeba gimnastyki na ręce i nogi. Z początku to boli tak, że łzy z oczu idą. Powoli przecież stawy się rozsztywniają i nabierają elastyczności. Ze mną to było tak, że się pozbierać nie mogłam, gdy wstawałam z rana. Pióro mi z rąk leciało, a skoczyć ho ho. A teraz po upływie 6 tygodni tańczę najlepiej koło myjkę z całego zakładu, lepiej niż młode panny, które uważam obecnie są do niczego. Potem relacjonowała przebieg dnia. Pierwsze śniadanie, kawa knajpowska z mlekiem, 3 sucharki zamiast cukru do kawy miód. Śniadanie, talerzyk marmolady owocowej, sucharek, filiżanka mleka. Obiad, żadnej zupy, jarzyny, kompoty, raz na tydzień białe mięso, grzanki, sałata zamiast chleba, nie pić jedząc. Podwieczorek, talerzyk marmoladki, owoc, sucharek, mleko. Kolacja o 6:30, kwaśne mleko, jałowe ziemniaki, bardzo zdrowe, owoc. Dla odmiany do mleka mama łyga, kasze rozmaite, przed pójściem spać gimnastyka. Nie dodawać soli do potraw, bo jest jej dosyć w jarzynach. Proszę Państwa, ale też podpatrywała innych kuracjuszy, którzy po godzinach, niekoniecznie na terenie zakładu, wypuszczali się na podjadanie, bo twardych reguł zakładowych nie potrafili się trzymać. Tak pisała. Tutaj potworzyły się wesołe kółka. U mokłów co wieczór zbierają się i jedzą szynkę, wycieczki, spacery, nawet buteleczki. Coś z tego, no no, pewna para bez takich bibek żyć nie może. Żadna tragedia, która widocznie dla widzów jest tragedią, a dla głównych działaczy komedią. I to postanowiła potem sportretować. Tak narodziła się jej, kompletnie dzisiaj nieznana, niestety chyba nie bardzo publikowana,
sztuka teatralna asystent. To, co było domeną zakładu, słynne gimnastyki, dieta, zostały tam przedstawione ze wszystkimi ludzkimi przywarami i słabościami. Już po I wojnie światowej ukazała się i była wystawiana z powodzeniem sztuka Gabrieli Zapolskiej Asystent, gdzie pojawia się jako dr Tarnawski, dr Raczkiewicz i doktorowa Raczkiewiczowa. Sama zaś Zapolska, zadowolona bardzo ze swojej sztuki, pisała: dziękuję za przychylną ocenę asystenta. Wszyscy używacie jedno słowo zachwyt, ale to wszyscy, bez wyjątku, zacząwszy od Warszawy. Potem pisała: idzie mój asystent na przyszły tydzień, którego skrzywdzono bardzo w Krakowie i Warszawie, nazywając go pamfletem na zakład doktora Tarnawskiego w Kosowie. Tymczasem jest to tło ogólnoludzkie, bo we wszystkich sanatoriach, czy pod Wiedniem, czy w Czechach, czy na Śląsku, czy w Galicji, dzieje się podobnie. I tak też rzeczywiście było. Gabriela Zapolska nie miała zamiaru ugodzić doktora Tarnawskiego. Ten jednak napisaną przez nią sztukę przyjął w sposób wyjątkowo zły. Proszę Państwa, gdyby sięgnąć znowu do wspomnień doktora Tarnawskiego, Wita Tarnawskiego, który był na tej sztuce, uśmiał się z niej serdecznie, to jednak nie potrafił wytłumaczyć ojcu dobrych intencji autorki. Zapolska, która w asystencie złośliwie sparodiowała surowe zasady panujące w kosowskim zakładzie, zwłaszcza to wymykanie się niesfornych kuracjuszy i wygłodniałych pacjentów na zakazane mięsiwa i alkohole w miasteczku Kosowie, to po wystawieniu tego w Teatrze Lwowskim spowodowało oburzenie doktora Apolinarego. Jak ona mogła mi to zrobić, wołał. Wyleczyłem babę i taką mam za to zapłatę. Inna sprawa, że doktor Tarnawski nie bardzo uznawał w ogóle literaturę. Słowo używane do spisywania fantazji czy wzruszeń mawiał: lepiej brukować ulicę. Sam wróg literatury lubił jednak pisarzy, chętnie przebywał w ich towarzystwie, udzielał im zniżek, często z nimi rozmawiał, gdy gościli w Kosowie. Bo jak pisała Janina Surenowa-Wyczółkowska, pod pozorami surowego despotyzmu doktor krył głęboką dobroć i życzliwość dla ludzi. Iluż on leczył i karmił darmo, iluż tu wypoczywało po więzieniach w Rosji i w Prusach, ileż odżywiało się po głodówce literackiej czy malarskiej nędzy. Miał jednak doktor szczęścia do opisujących zakład kobiet, wspominaliśmy sztukę asystent, ale jeszcze gorzej pisała o doktorze i jego zakładzie słynna Maria Dąbrowska. A to tylko dlatego, że przypadek sprawił, iż tu właśnie w zakładzie zmarł jej mąż Marian, i o szarlatanerię i przyczynienie się do śmierci jej męża oskarżała doktora Apolinarego i Wita Tarnawskiego. Wspominaliśmy już o tym rysie zakładu i rysie doktora Tarnawskiego, jakim była walka z nałogami. Nałogi są gorsze od chorób, pisano w zakładowej broszurze, bo trudniejsze do opanowania. Osłabiają one nerwy, upośledzają funkcje organów wewnętrznych, serca, żołądka, wątroby, nerek, oczyszczanie krwi się pogarsza, przeszkadzają w leczeniu, tak jak chwasty w dobrze uprawnym ogrodzie. Stąd takie
ostre podejście do tytoniu, do alkoholu, do łakomstwa, także do gry w karty. To głównie dlatego, że bardzo blisko było doktorowi Tarnawskiemu do idei głoszonych przez Związek Poczwórnej Wstrzemięźliwości założony przez bywającego tutaj wielokrotnie Wincentego Lutosławskiego. Tu, przypomnijmy, odbył się w 1910 roku słynny Sejm Filarecki zorganizowany przez tą organizację, organizację Eleusis. Jeszcze w latach 30., przed II wojną światową, dr Tarnawski, który był, można powiedzieć, gejzerem rozmaitych pomysłów i idei, miał wielką ideę przekształcenia Kosowa w najważniejsze w Polsce uzdrowisko dla dzieci. Ze względu na klimat, warunki tutejsze, chciał stworzyć w oparciu o już istniejącą bazę rozbudowaną największą stację leczenia dla dzieci. Tu miała być także doświadczalna stacja pomologiczna, bo doktor był wielkim specjalistą od drzew owocowych, ale także właśnie miejsce, w którym miały przebywać latem dzieci, korzystając ze słońca, z dobrych projektów, z dobrego leczenia. Jak pisał, jest to wymarzone uzdrowisko dla dzieci, całoroczne. Chciał, by Kosów nie przyjmował zwykłych kuracjuszy. Ci mogli jeździć do innych uzdrowisk, których nie brakowało. Takie były marzenia i idee. Jedne z niewielu, o innych przeczytają Państwo w książce Natalii Tarkowskiej, tego człowieka, doktora Apolinarego Tarnawskiego, którego wybuch wojny zmusił do opuszczenia Kosowa, wyjazdu przez Rumunię na Bliski Wschód, gdzie dokonał żywota, zmarł i został pochowany w Jerozolimie w 1943 roku. Myślę sobie, proszę Państwa, że jednym z najpiękniejszych pomysłów i pewnym długiem, jaki jako naród powinniśmy spłacić doktorowi Tarnawskiemu, to myśl, by wspólnie z naszym sąsiadem Ukrainą doprowadzić do tego, by spod tego palestyńskiego, przecież bardzo pięknego nieba, jednak sprowadzić doczesne szczątki doktora, by mogły spocząć w jego ukochanym Kosowie, z którego stworzył jeden z najważniejszych ośrodków leczenia ludzi, ich ciał i dusz, a który funkcjonował aż do wybuchu II wojny światowej, do 1939 roku. Może za pomocą tego udałoby się także uratować niszczejące tutaj i popadające w ruinę piękne wille i zabudowania zakładu, które z taką pasją opisuje, fotografuje i walczy o ich zachowanie Natalia Tarkowska. Każdemu z Państwa polecam, by jeśli tylko pandemia minie, pojechać na Huculszczyznę, do Kosowa, śladami doktora Apolinarego Tarnawskiego. Tymczasem za uwagę już Państwu serdecznie dziękuję. Odsyłam do wcześniejszych prezentacji z cyklu Pozdrowie na Kresy. Bardzo serdecznie dziękuję także za pomoc w realizacji wszystkich odcinków tego cyklu i zapraszam na kolejne nasze przedsięwzięcia, o których informować Państwa będziemy niebawem. Dziękuję za uwagę.